Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił 12, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12. Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Jezus wychodzi na górę. Nie pozostaje na dole, ale idzie w górę. Góra w Piśmie Świętym jest symbolem przebywania z Bogiem sam na sam. Na górę udaje się Abraham, potem Mojżesz, Eliasz i wielu innych. Ale wszyscy oni pozostają tam sami. Jezus wychodzi na górę, aby wskazać drogę, a następnie przywołać tam swoich uczniów. W tym jednym zdaniu zawiera się istota bycia uczniem Chrystusa. Jesteśmy wezwani do tego, aby iść w górę w kierunku Boga, przebywać w obecności Chrystusa, ucząc się od Niego relacji z Bogiem Ojcem i pociągania innych do Boga. Tą górą w naszych czasach jest Kościół, wspólnota Chrystusowych uczniów. Wchodzenie na górę wiąże się z pewnym wysiłkiem. Każdy z nas wychodzi na jej szczyt we własnym tempie. Ważne jednak, abyśmy się trzymali wyznaczonego szlaku, szli tą samą drogą, którą na szczyt wszedł Jezus, a następnie Jego 12 apostołów. Zabłądzić nie jest trudno, gdy wokół nas wiele drapieżnych zwierząt, czyhających tylko na nasze zejście ze szlaku. Wiele głosów, które nas wabią i sieją w duszach zamęt. Idzie się trudno także dlatego, że mroczne chmury zawisły nad nami. Tym bardziej trzeba nam wsłuchiwać się w głos Chrystusa wołający nas. Ten głos, który płynie z kart Pisma Świętego. Biblia jest przecież naszą mapą, gwarancją naszego bezpieczeństwa. Idźmy dziarskim krokiem w górę ku Bogu, trzymając się mocno Słowa Bożego.